Siemano. Dzisiaj zrobimy sobie pomiar dwóch palm, dużego i małego tracha, bo Wagner mało przyrósł, tam będzie 10 cm może, więc tylko pomiar dwóch palm. Porównamy to z wiosną, więc wrócę się do filmiku z wiosny, pokażę Wam wiosenne pomiary, no i z końcem sierpnia pomiar. Oczywiście może jeszcze przyrosnąć, bo wrzesień jeszcze zapowiadają całe 20 stopni. A trachy najlepiej rosną przy takich temperaturach, a nie na upałach. Na upałach praktycznie w ogóle nie rosną. Ale zanim będziemy mierzyć, zobaczcie tutaj. Pamiętacie z Włoch nasionka cyprysa? Muszę je pochować pod ziemię, bo kiełkują, a są na wierzchu. Przykryję. Tyk. Wszędzie wychodzą, ale będzie cyprysów. Pospornica japońska. Jeszcze nic. Tu widać nasionko. Tu jest mnóstwo, na przykład tu. Ale jeszcze nic. Czekam dalej. Nie wiem, czy się doczekam. No i z Włoch bambus. Zobaczcie, jaka petarda. Nic by tu nie było nadzwyczajnego, oprócz tego, że przyjął się i rośnie. Kiedy zobaczcie. I już odrosty idą. I to takie grube. Patrzcie. Niesamowite. Drze do góry, że aż miło. Na wiosnę do gruntu. Oczywiście nie wiem, co to za odmiana. Jest mega gruby. Domyślam się, że taki wiwax. Nie wiem. Jak urośnie, to będzie widać. Albo i nie. A co będzie widać? Będzie to widać, jak urośnie. Więc jak teraz nie jestem w stanie rozpoznać, to później też nie rozpoznam. Idą odrosty. Dobra, super, cieszę się. A teraz idę po metrówkę i mierzymy. Wiecie, na jaki pomysł wpadłem? Że porównamy pomiary z wiosny rok temu i 2 lata temu. Jesteście ciekawi? Tylko nie wiem, czy znajdę gdzieś te odcinki, ale jak znajdę, czy w ogóle wtedy robiłem pomiary, ale jak znajdę, to załączę, ile było na wiosnę 2 lata temu, rok temu i w tym roku, czyli 3, i teraz 4 pomiar, ile ma w chwili obecnej. Metróweczkę już gdzieś tu mam i do dzieła. Tylko najpierw muszę sobie to rozwinąć. Tylko poczekajcie, no poczekajcie. Chwileczkę. Nie możemy rozpocząć pomiarów w takim stanie. Ojej. To tak jakby kobita szła na imprezę nieumalowana. Albo facet niewstawiony. To musi być wszystko. Wiecie, tak się należy. No, tych zniszczonych to nie dam rady, bo jak kwiat połamał, no to nic nie zrobię. Dobra. Wygląda to już apetycznie. Zaraz Wam pokażę wynik, tylko sobie rozłożę metrówkę. Dobra, jakoś sobie kurde, oczywiście mi spadło. Chodźżesz tutaj. O kurde, dobra. Zobaczcie, żeby nie było. Od ziemi.
z filmu, jak właśnie były pomiary robione i u tej małej, i u tej dużej, zaznaczyłem na liściach i zobaczymy, ile przyrosło. Zobaczycie, ile taka mała palma przyrasta w ciągu jednego sezonu. W ciągu jednego sezonu, ile taka mała palemka potrafi przyrosnąć. To sobie zobaczycie. Będziecie mieć obraz tego, co was na przykład czeka. No i ile taka wielka przyrasta w pniu w ciągu sezonu. Przypominam, sezon był mokry. Mokry i do późna, do połowy maja mroziło cały czas. Wiecie, jak było. I mimo wszystko zobaczymy, ile potrafiła przyrosnąć w pniaku. Lecę po metrówkę, tylko chwileczkę, jeszcze muszę poprostować liście, bo mnie to zaczyna denerwować pomału. Musi być, wszystko musi być tip-top. Musi być piękne, nie mogą takie, wiecie. Teraz się lepiej czuję. Teraz mogę iść spokojnie po metrówkę. Zaraz wracam. I tak. Tutaj jest zaznaczone. Tutaj jest zaznaczone. I to z tego, co pamiętam, no to tak może gdzieś tutaj wychodziły nowe liście. Takie ze środka. Gdzieś na tej wysokości. Jak to było tu przy samym tym. Bo ja tak mniej więcej przy samym tym znaczyłem to. Więc to gdzieś tu było ten. Dotąd trzeba gdzieś liczyć. No to zobaczmy, ile to przyrosło. No tu jest najlepszy przykład. Tak to wyglądało mniej więcej. Tu znaczyłem. Tutaj znaczyłem. No tak to wyglądało wtedy. Więc najlepszy przykład. No za 35 cm. 35 na upartego, jakbym to podniósł. I to było oznaczone przy samym początku tu liścia, więc około 35-40 cm w ciągu roku. No to 35-40 w pniaku w ciągu jednego sezonu. To teraz sobie łatwo możecie obliczyć co roku 30-30 i tak dokładać. I Tauron wchodzi do domu. Powiem krótko, jak dorośnie do lin, to po prostu każe im to przenieść i tyle. Palma jest nietykalna. Palma świętość, klient nasz pan. No, co do małej, to tu jest zaznaczone. U małej to jest prosta sprawa, bo tu jest zaznaczone, było pewnie tu, tak zaznaczyłem, to urosło dotąd. Nie ma co mierzyć za bardzo. Około ilu? Skoro to na przykład było oznaczone gdzieś tu. Tu jest koniec pnia, bo ja nie liczę tych frędzli u góry. Tu jest koniec pnia. No to około 12 cm. 12 cm. Ona cała ma 40. To wyobraźcie sobie, że ta duża przyrosła tyle, co to cała. Taka mała siosia jak rośnie. Słuchajcie, ona cały czas jest malutka. Jak ja podchodzę, to nie wiem. No to tak do żeber. A ja mam metr prawie 90. Po metrówkę i go zmierzymy. Ciężko mi jest to przyłożyć. Może butem jak przytrzymam. Cholera. Pomimo trudności udało się. Ile tam jest? No, na 10. Kawał palmy. Żeby nie było, patrzcie tutaj. Przydeptuję laciem. Pcham na górę. Muszę ją załamać w moją stronę. Zobaczcie jeszcze raz, tam trzymam nogą, końcóweczkę. Jedziemy do góry. I którędy będzie bliżej? Chyba tędy.
2,30. Ma 2,30. Wysoki jest, już wam mówię. 60 cm. Ale jest rewelacja. Szkoda. Filmy nigdy tego nie oddają. Co w rzeczywistości, bo jest po prostu ogromna. No i z tego co widzę, tylko do tej pory wywalił już tak. Jeden, drugi, trzeci, czwarty i patrzcie, jakie dwie długaśne dzidy. Wychodzą trzy dzidy. Cztery liście już, tylko do tej pory. Tak naprawdę ten pomiar mogłem zrobić w marcu, bo teraz to już przyrosła trochę, więc będzie mniejsza różnica na jesieni. Ale mimo wszystko i tak go zmierzymy. I się zastanawiam, od czego zacząć. Od dużego. Metróweczka jest. No i co? No i mierzymy. Żeby pomiar był jak najdokładniejszy, musiałem sobie drabinkę przynieść, bo z ziemi to bym nie wiedział, co ja tam w ogóle mierzę. I sobie tu wejdę po drabince. O kurde, powiem wam, że to już jest bardzo wysoko. Metróweczka. No i jedziemy z tym tematem. Poczekajcie, bo ja muszę użyć dwóch rąk. Dobra. Zobaczcie, żeby nie było. Od ziemi dotąd jest 2,40. 2,40 pniaka. Już tych włosków nie liczę. Tak dotąd. 2,40 pnia. Jak ja tu podejdę? Jakoś muszę tutaj podejść. No, spóźniłem się. Ten pień już tam przyrósł. No trudno. Powiedzmy, że 65. 65 cm. Nieźle! 65 cm. Ta palma była taka malutka jak... No jak ta karłatka? Nie, ta karłatka jest za duża. O, jak ta karłatka. Taki pieniek miała. Taki malutki pieniek. No i nie była taka gęsta, miała ze trzy listki. A teraz zobaczcie. Dziewięćdziesiąt centymetrów. Okej. A teraz duża palma. Tylko tutaj to... Metrówka pójdzie na ziemię, a to pójdzie do góry, bo innej opcji nie widzę. Uwaga. Jest tak jak się należy. Od począteczku. Tak jest. I ma... 257 cm. Prawie 2,60. To już jest palmicho, no i dlatego tłumaczy to, dlaczego ja tego ręką nie mogę dosięgnąć, bo nie mam 260 z ręką wyciągniętą. Ile mi brakuje jeszcze? 33 cm. Tak to właśnie się klaruje. Dobra.
sportywing. Dobra, wszystko wiem. 257 i 90 cm. Tam może nie było tego widać, ale ja zawsze mierzę do... Poczekaj, chyba z tej strony. Z tej strony najlepiej widać. Zawsze mierzę do tąd, gdzie wychodzą liście. Te brązowe niuniuśki mnie nie interesują, tylko tutaj, zobaczcie, tu wychodzą wszystkie liście, o stąd. I zawsze dotąd się mierzę. Na początku dnia. Dobra, jestem sam ciekawy, gdzie mogę oglądać.